Odkąd wróciłem z tej zagranicy, łapią mnie w domu i na ulicy, łapią w kawiarni, łapią mnie w sklepie. Po co pan wrócił? Czy tam nie lepiej? Wcale nie lepiej. Dla wielu osób w Buenos Aires żyć wprost nie sposób. Tam, żeby wygrać walkę o byt, trzeba mieć mocne łokcie i spryt. A u nas w Warszawie coś takiego? Panowie, no nie. U nas inna natura i odmienna kultura i w ogóle nieprawda, no nie. W Buenos Aires w prawie zasady człowiek nie żyje swojej posady, lecz kombinuje jak mu się uda i stąd w Buenos przeróżne cuda. Jak w sklepie nie ma, na lewo będzie. Jak posmarujesz, dojedziesz wszędzie. A jak krępuje cię taki krok, owszem, dostaniesz chorobę w bok. A u nas w Warszawie coś takiego, panowie, no nie. U nas inna natura, u nas inna struktura i w ogóle naprawdę, no nie. W Buenos Aires państwa to zdziwi. Ludzie dla siebie są nieżyczliwi. W sklepie, przed kinem, jadąc tramwajem, wymordowaliby się nawzajem. Patrzą na siebie obco i srogo, nikt nie uśmiechnie się do nikogo. A jak dziękuję, powie tam ktoś, myślą, że chyba zwariował gość. A u nas w Warszawie coś takiego? Panowie, no nie. U nas inna kultura, u nas lepsza natura i w ogóle, panowie, no nie. Wszystko, co obce, co na zachodzie, w Buenos Aires jest w wielkiej modzie. Ciuchy, poglądy tylko za granic, a co krajowe, to ma się za nic. Tamże w teatrach, co tu ukrywać, kupa przeróżnych mętniactw i dziwactw, choć sztuka często dęta i zła, ale z zachodu, więc szapoba. A u nas w Warszawie coś takiego? Panowie, no nie. U nas inna kultura, u nas inna struktura i w ogóle, panowie, no nie. Wreszcie Buenos, wierzcie mi państwo, zdarza się czasem i takie draństwo, że ktoś za morzem siedział jak hrabia, a ledwo wrócił, zaraz rozrabia. Niby to żartem i na wesoło, a się wybrzydza na wszystko wkoło. Stanie na scenie, o tak jak ja, i kręci nosem, a nos to ma. A u nas w Warszawie, coś tak się chyba, nie. U nas inna kultura, właściwie struktura, no właściwie, panowie, no nie.